Witam kochani wybrani, prawdziwi czciciele w duchu i w prawdzie. Dzisiaj jest 13 dzień czerwca 2024, Ruda Śląska, Wirek. Czwartek. Świadkowie mają zainteresowaną. No, Świadkowie Jehowy stoją, Mateusz 24 i 14, na świadectwo i przyjdzie koniec. Koniec kłamstwa, bo końca świata nie będzie. Końca systemu rzeczy też nie będzie, ale będzie koniec kłamstwa. Drugi Tesaloniczan grozi od 1 do 16. Wszystkie religie są potrzebne, jak faryzeusze i sadyceusze, ale oni zrobili to samo, że nie są sprawiedliwi, bo swoją sprawiedliwość ustanowili i swoje zbawienie, czyli nakazy, zakazy ludzkie, tradycje. Mają pisma, ale nie mogą poznać, zrozumieć, no, że tylko jest zbawienie tylko w Chrystusie. Wolność prawdziwa, Galacjan 5.1 w Chrystusie jest. Galacjan 6.2, prawo Chrystusowe obowiązuje. 1 Koryntian 7.19, obrzezanie, nieobrzezanie nic nie znaczy, aby przestrzegać przykazań. 10 przykazań w sercu, Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12, bo kiedyś na kamiennych tablicach, teraz na sercach. Ale trzeba prosić o Ducha Prawdy, Jana 14.17. Bo Duch Święty czy Duch Jehowy to nic nie znaczy, to jest ze świata. Jana 14.17. Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Także Duch Jehowy jest z Ameryki. I każdy sobie może wpisać do papieru w Biblię co chce. Świadkowie sobie wpisali Jehowę, a Pana już dawno wpisali. Także jak ktoś mówi Pan Jezus, to tak by Duda Jezus, Duda Pan, Duda Pan Jezus jest ze świata. Czyli nie mamy Króla, mamy Pana. Tak Żydzi mówią, faryzeusze, Jana 19:15, nie mamy Króla, mamy Cezara, czyli słowem Cezara. No, mówili prawdę, że mają Cezara. Ewa mi dała, no to szatan mi dał. No i każdy mówi prawdę, ale swoją prawdę. Co w sercu, to na języku. No i mowa zdradza każdego, tak? Piotra też mowa zdradziła, że był z Jezusem i się zapierał, że kogut piał. Także w słowach prawdy jest prawda, jest pierwsze zmartwychwstanie. Mamy Króla, Król zmartwychwstał. Na osiołku wjechał Król, Łotr rozmawiał z Królem, mówi, wspomnij Jezu, jak będziesz w swoim królestwie. Nie powiedział państwie. Nie modlicie się, przyjdź państwo. Świadkowie Jehowy zrobili już przyjście Jezusa, obecność Jezusa w 1914 roku. Największy ze wszystkich ludzi wyszkolili się w głoszeniu, ale nie głoszą Chrystusa, tylko głoszą Jehowę. No Jehowa się schował, nie ma Jehowy, bo jak nie raz to mówią, że policję będą wzywać, straszą policją, Armagedonem straszą. Religia, która straszy i kłamie, nie ma Boga w religii. No coś tam można się nauczyć zawsze. Bo troszkę prawdy mają, ale Pan i Jehowa to są ze świata diabły, czyli oszczercy. Jedna religia nadaje na drugą, a Król Jezus, Dzieje Apostolskie 17:7, zmartwychwstałego Króla zgłosił apostoł Paweł. Szaweł, jak się nawrócił, Dzieje Apostolskie 9:5. Kim Ty jesteś? Ja jestem Jezus. Czyli w przekładzie Nowego Świata apostoł Paweł nie głosił Jehowy, nie rozmawiał z Jehową amerykańskim, bo jeszcze go nie było, ale z Jezusem. I apostoł Paweł nie znał tego. Oprócz Jezusa nie znał nikogo. I nie ochrzcił nikogo tam, oprócz Gajusa, tam Stefas, Nasa, nie wie. Także dopisali, że Jan, że Jezus chrzcił, ale Jezus nie chrzcił. Jego uczniowie chrzcili, nakładanie rąk, wszystko podpisali. We wodzie, eunuch tam, oto zbiornik, będą chrzcić. No mamy się ochrzcić w tej wodzie, co Samarytanka dostała, Jana 4:14, poprzez wiarę. Uwierzyła, że Jezus jest Królem Mesjaszem, bo jej nie potępił, że ma, miała pięciu mężów, a szósty nie jest jej mężem. A teraz wszyscy ludzie się potępiają i nie szukają prawdy, tylko pozamykali się w tych jaskiniach, w swoich salach królestwa, w domach modlitwy, kościołach katolickich. Także tutaj Szaweł, prześladowca ojczysty, faryzeusz, patriota, nawraca się i wszystko mu się zawaliło. 1 Koryntian 3:19, mądrość tego świata, Boga jest głupcem. No i Duch Jehowy jest w świecie diabła, tego świata. No ale świat przemija, kto spełnia wolę trwa na wieki. Czyli co jest wolą Chrystusową? No żeby wszyscy poznali Jego. I w Jego miłości, Jana 13, rozdział 34-35, mogli się miłować. W jednym pasterzu, Jana 10:16, bez religii.
bez polityki, bez policji, bez straży miejskiej. Dlaczego? No 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3. Nad każdym mężczyzną, nad każdym policjantem jest Chrystus. Ale Chrystus nie był policjantem. Także policja i świadkowie Jehowy jako fałszywy prorok, Mateusza 7,15 i człowiek bezprawia, Objawienie 19,20 i Objawienie 20, rozdział 10, werset, będą wrzucone do jeziora ognia. No bo jak można zrobić z wiary, co miał Abraham? Hebrajczyków 11, rozdział od 1 do 40, oni mieli wiarę, a tu religie nie mają wiary, bo mają widzialne. Widzialnych braci, fałszywych świadków Jehowy, czy adwentyści też mają fałszywych, czy katolicy też mają fałszywych. No bo dlaczego? No pozyskują innego prozelitę, szukają, wszczepią mu, że jak tylko u nich jest zbawienie, a zbawienie jest darmo, z łaski, dlatego z Bogiem. Jakim Bogiem? Bóg tego świata, szatan. Najbardziej zaślepił świadków Jehowy szatan. Tak, szatan najbardziej zaślepił świadków Jehowy. I tutaj szukamy aniołów, Mateusz 24,31, bo anioły są w Słowie Bożym, a pionierów nie ma. I świadków Jehowy, Dzieje Apostolskie 1,8, Dzieje Apostolskie 4 rozdział od 10 do 4. Chcecie prawo Boże od Chrystusa? Chcecie może prawo? Nie, dziękuję. To wy bezprawiem jesteście, tworzycie bezprawie.